Za 2 tygodnie Suwałki będą świętowały Dni Miasta. Lokalne instytucje kultury i sportu robią co mogą, by oferta przygotowana na 2 dni wspólnej zabawy mogła zadowolić każdego. Niewątpliwą ogromną atrakcją 6 sierpnia będzie wernisaż wystawy Pieśń o domu. Wyczekiwana od dawna ekspozycja ma zaskakiwać nowoczesnością i rozmachem. W murach kamienicy przy Kościuszki, gdzie na świat przyszła autorka Roty, buduje się XIX-wieczny świat poetki, uzupełniony jak najbardziej współczesnymi zdobyczami techniki. Efektowne scenografie i nowoczesne multimedia z pewnością zachęcą do bliższego poznania nietuzinkowej postaci Marii Konopnickiej, ale też i rzeczywistości ją otaczającej. Jak od dawna zapewniali nas suwalscy muzealnicy, wystawa będzie źródłem satysfakcji zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych odbiorców. Wernisaż zaplanowano na 16:00. Na godzinę przed na pobliskich bulwarach swoje prezentacje zaproponują seniorzy, a w pobliżu działalność rozpocznie strefa familijna dla dzieci. Wieczór zapowiada się interesująco dla sympatyków muzyki, bowiem po 2 supportach na scenie w Parku Konstytucji 3 maja około 20:30 stanie zespół Enej. Przez cały dzień, bo już od 10 rano do 22 w parku dostępne będą strefy gastronomiczna i handlowa. Niedzielne atrakcje wystartują na bulwarach o 14:00. Pojawi się tam na powrót strefa dla dzieci, ale staną tu również stragany handlowe i gastronomiczne. Na scenie, począwszy od prezentacji muzycznych przygotowanych przez pracownie muzyczne SOK, przez ponowne koncerty seniorów, aż po występ Miejskiej Orkiestry Dętej i Suwalskiego Chóru Gospel. Na godzinę 19:00 zaplanowana została miejska potańcówka. Organizatorzy nie zapomnieli również o mieszkańcach ceniących aktywność fizyczną, własną i cudzą. Od 13:00 do 16:00 na miejskim stadionie lekkoatletycznym pojawią się strongmeni, ale nie tylko oni będą mieli szansę się zaprezentować. Przewidziano też bowiem konkursy dla publiczności.